Dzień dobry, tak jak mówiłem, systematyczny vlog treningowy. Co prawda dzisiejszy miał wyglądać ciutko inaczej, bo chciałem wam jeszcze zrobić fajne omówienie takiego masażera perkusyjnego, który kupiłem, który wam polecam, bo nie był, znaczy inaczej, można go kupić drogo, ale można też znaleźć taniej. Natomiast zrobię to na innym odcinku, bo dzisiaj troszeczkę się zaskoczyłem. Jak mówiłem, wiecie, ja mam te bóle cały czas w nogach po tej rwie kulszowej chyba. No i staram się z tym na co dzień walczyć. O ile na noc, jak sobie wrzucam jakąś doretę, jakąś kodeinę czy coś, jest spoko. Dzisiaj to zrobiłem przed treningiem i wyście mi normalnie jakaś bania mi wyszła. Zacząłem już słabo widzieć, więc musiałem nawet zrobić sobie przerwę, bo jechałem na siłownię i to wyszło, musiałem na pół godziny zjechać na pobocze. Bardzo to było kurwa nieodpowiedzialne, ale nie wziąłem pod uwagę tego, że mnie tak kopnie, bo zazwyczaj szedłem na noc spać po prostu. No i trening zrobiłem jak zrobiłem, ale zrobiłem go. Teraz już jest lepiej, takie to było naprawdę, kurwa, jak sobie teraz pomyślę, nieprzemyślane z mojej strony. Tyle fajnie, że bólu nie ma tymczasowo, ale no głupio to rozwiązałem w tym momencie. Dlatego też nie robiłem żadnego omówienia pistoletów i tak dalej, bo po prostu nie czułem się na siłach, no ale trening zrobiłem, no i tak wam go tutaj teraz rzucę po prostu w formie vlogu. Co do ostatniego vloga, to też z mojej strony było niedopatrzenie, bo myślałem, że YouTube, kurde, no nie wyrwie tam jakichś tam urywków, kawałków po prostu z tego, co leci u mnie. I powyłączali całkowicie filmiki, więc ja musiałem go poprzerabiać, tam niektórych po prostu dialogów nie słychać. Za to was przepraszam, teraz będę już większą uwagę na to zwracał, żeby po prostu nie było tak. Dzisiaj po prostu wleci beat mój z KFD do treningu. I co tam jeszcze? To jest swoją drogą ciekawe, że ja płacę za YouTube Premium, za YouTube Music, a jeszcze teraz jak sobie to wrzucę po prostu na vloga, że leci gdzieś tam w tle, to jeszcze mi przypierdzielają jakieś prawa autorskie, nie? Ale to już jest mniejsza z tym. Forma. Chciałem sobie zrobić taki formcheck, jak to jest teraz, jak to będzie za niedługo. Natomiast ja teraz ważę około 98 kg. Mam dosyć suchą formę, nawet skosy widać, ale to zrobię przy jakiejś tam lepszej okazji, bo teraz, tak jak mówię, kurde, muszę jeszcze zjeść, wypić i jadę do domku. Coś mnie to dzisiaj sponiewierało, także sorry za dzisiaj, ale jest. Ile mi się udało nagrać, tyle mi się udało nagrać. Małe ciężary, ale systematycznie do przodu. Na razie.